Kolejne wasze ulubione parówki, tym razem gudwali 100% mięsa. W składzie tylko wieprzowina, dodatki smakowe i susz z aceroli. Skład bardzo podobny do parówek 100% szynki tarczyńskiego. Zapytałem gudwali o te drobiny, które widać, i z odpowiedzi wynika, że te pomarańczowe elementy. To rozdrobnione elementy surowca, czyli świni, a te ciemne to przyprawy po obróbce termicznej. I jeszcze dopisano, że parówki gudwali nie zawierają konserwantów, że są w 100% przygotowane z mięsa pozyskanego z ich trzody, a hodowla prowadzona jest w zgodzie z dobrymi praktykami i rolnictwem przyjaznym klimatowi, co wyróżnia firmę wśród konkurencji. Kropka. Rzuciłam okiem na informację medialną i doczytałam, że Goodwali nie emituje żadnych gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla, metanu i tak I pod tym względem to raczej, no, rzeczywiście wyróżnia się na tle konkurencji. No i pewnie jest ulubioną marką wszystkich mięsożernych ekologów. Brzmi dobrze, jak uważacie?